Witam i zapraszam na drugi odcinek serii o najlepszych zawodnikach XXI wieku. Dziś wejdziemy na nieco wyższy poziom. Bohaterami odcinka będą zarówno skoczkowie skaczący dobrze do dziś, jak i legendarni zawodnicy będący u syłku kariery na progu tysiąclecia. Jako, że o Arturze Pauli było już w poprzednim odcinku, to dziś zaczniemy od Christiana Nagillera. Zdecydowanie był to skoczek jednego sezonu. Znakomity dla siebie sezon 2002-2003 rozpoczął od przeciętnych startów przed własną publicznością w ramach turnieju czterech skoczni. Odpalił natomiast z formą w Zakopanem i z polskiej ziemi wywiózł 63 pucharowe punkty. W kolejnych zawodach był odpowiednio pierwszy w Hakubie oraz drugi i piąty w Sapporo. W Tauplico osiągnął najdłuższy skok, który gdyby nie upadek, stanowiłby nowy rekord obiektu. Jego doskonała forma trwała kilka tygodni. A po życiowym sezonie był już tylko cieniem siebie ze stycznia i lutego 2003 roku. Dawid Zauner, jeden z najdziwniejszych przypadków w skokach, zadebiutował w sezonie 2009-2010 i na 11 startów zaledwie raz zajął miejsce poza czołą 10, był bowiem 12 w Oberstdorfie. Kolejnym sezonem z jego udziałem wśród najlepszych był sezon 11-12. Harzachowie po raz trzeci w karierze otarł się o podium, zajmując czwarte miejsce. Kolejnego dnia był siódmy, jednak podzielił los Harrachowskiej Skoczni, i jego poziom sportowy nie pozwalał mu już na miejsca w Top 10. A w kolejnych sezonach jego największymi sukcesami były już tylko wygrane w Kontynentalu. Thomas Dithardt, ten to umiał się przygotować na imprezę docelową. Na stałe w Pucharze Świata, zagościł w sezonie 2013 14 który rozpoczął od czwartej pozycji w Engelbergu. Dosłownie chwilę potem zgarnął złotego orła za TCS i nieco obniżył loty po tym sukcesie. Do końca sezonu, będąc jednak liczącym się zawodnikiem. W kolejnym sezonie coś tam próbował, ale tylko dwa razy zajął miejsce w czołowej dwudziestce, choć najgorsze miało dopiero nadejść. Sezon 15-16 okrasił próbą awansów w Bischofshofen, próbą nieudaną, jak cała jego dalsza kariera. Oto Jan Hül. Zwycięzca Zwisły w roku 2021 do tej pory trzykrotnie stawał na podium zawodów najwyższej rangi, w tym dwukrotnie w minionym sezonie. 23 lat może mieć przed sobą jeszcze kilka dobrych sezonów, jednak ciężko powiedzieć, czy będzie w stanie utrzymać dobrą formę przez cały sezon, bowiem tej zimy miał spore wahania formy, choć w każdym konkursie, w którym brał udział, plasował się w 30. Filip Aschenwald to zawodnik, który trzyma niezły poziom od 4 lat. W sezonie 2019-20 dwukrotnie stanął na podium i zajął nawet dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej. Filip ma w swojej kolekcji drużynowe medale Mistrzostw Świata. Zobaczymy, czy indywidualnie będzie w stanie zdobyć coś więcej niż letni Puchar Kontynentalny 2018 oraz Puchar Beskidów z tego samego roku. Solidny niczym niegdyś Niemiec Michael Neumayer, jednak podobnie jak on nigdy nie wygrał zimowych zawodów. Czas pokaże, czy może mu się kiedyś uda. Florian Ligl zasłynął z obfitego w powietrze kombinezonu. W sezonie 2002-2003 wzniósł się na wyżyny swoich możliwości, legitymując się piątym miejscem na zakończenie sezonu. Po nim już nie był w stanie nawiązać do sukcesów, nie wspominając już o jedynym zwycięstwie w Kulm, i w następnych latach był już tylko drugoplanową postacią świata skoków. Po zakończeniu kariery, najpierw został trenerem izwróckiego klubu narciarskiego. A następnie jednym z trenerów reprezentacji Austrii. Stefan Horngacher, czyli obecnie trener reprezentacji Niemiec, także był niezłym zawodnikiem. Dwa razy wygrywał zawody najwyższej rangi, a łącznie 15-krotnie stawał na pucharowym podium. Przez większość lat 90. trzymał wysoki poziom, a u progu stulecia był w stanie kilkukrotnie zająć miejsce w czołówce, choć już bez wygranych. Mimo to sezon 2000-2001 był jednym z dwóch najlepszych sezonów w wykonaniu Austriaka. Goldi to już naprawdę legenda austriackich skoków, a jego dość niska pozycja w tym zestawieniu to sprawka nieco mniejszych sukcesów w XXI wieku. Andreas trzykrotnie zdobył kryształową kulę, a lata 93-96 to złote pasmo sukcesów tego kornobronnego skoczka, niedoszłego reprezentanta Jugosławii. Być może gdyby prowadził nieco bardziej sportowy tryb życia. Osiągnąłby jeszcze więcej. Choć wyniki miał naprawdę świetne. 20 zwycięstw i 63 podia Pucharu Świata. Petner to przykład skoczka, który miał w swojej barwnej karierze wiele wzlotów i upadków. Jako 14-latek spróbował swoich sił w Innsbrucku, jednak to rok później zabłysnął, zachwycając piątym miejscem w Bischofshofen. Na pierwsze podium musiał jednak poczekać do sezonu 2010 11 drugiego najlepszego w karierze. Potem kilka lat posuchy i wielki powrót w sezonie 16-17, i dziesiąta lokata na koniec. Mimo fatalnego sezonu 19-20, Petner nie poddawał się i minionej zimy znowu prezentował się rewelacyjnie, kończąc zmagania na 17 miejscu. Na igrzyskach osiągnął największy sukces w karierze, mając 36 lat, zdobył indywidualnie srebro na normalnej skoczni. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Zostawcie suby i kciuki aby pojawiły się kolejne filmy o najlepszych zawodnikach. Do następnego odcinka.